Jednym z czynników smogu są cząstki stałe, które fruwają w powietrzu. Z tego powodu możemy sięgnąć po sprzęt chroniący układ oddechowy, czyli sprzęt ochrony układu oddechowego, półmaski jednorazowe. Ich zadaniem jest zapewnienie skutecznej filtracji przed cząstkami stałymi, czym m.in. jest smog. Na co zwracać uwagę przy zakupie tego typu sprzętu? Ponieważ sięgamy po środek ochrony indywidualnej, mamy tu regulacje zarówno europejskie, jak i krajowe. Dlatego powinniśmy sprawdzić, czy taki sprzęt jest oznakowany znakiem CE oraz numerem normy EN149. Są to informacje zawarte na produkcie, na opakowaniu i w instrukcji użytkowania, które potwierdzają spełnienie wszystkich wymagań, związanych m.in. z oporem oddychania i ze skutecznością filtracji. Kolejną cechą dobrej pumaski, na co warto zwrócić uwagę przy zakupach, jest uwzględnienie obecności zawarów. Dzięki temu rozwiązaniu sprawniej wydychane, eliminowane jest gorące powietrze i też wilgoć. W związku z tym taką maskę dłużej i w komfortowych warunkach będziemy mogli używać. Aby taka półmaska spełniała swoją funkcję, musimy zadbać, żeby była właściwie dopasowana do twarzy. W tym celu należy zadbać o to, żeby twarz była ogolona. Tylko wtedy mamy pewność, że półmaska przylega do twarzy. Dobre praktyki pozwalające właściwie dopasować półmaskę to m.in. rozłożenie taśm na głowie, tak aby była ona właściwie napięta. Rozłożona na twarzy, rozłożenie paneli górnego dolnego i dociśnięcie blaszki nosowej, który zapewnia nam dociśnięcie, dopasowanie takiej półmaski zarówno na, w okolicach nosa, jak i w okolicach brody. Jeśli chodzi o czas stosowania takiej półmaski, ponieważ sięgamy po sprzęt chroniący pracowników pracy, zgodnie z regulacjami ten sprzęt jest przeznaczony na jedną zmianę roboczą. W przypadku użycia pozazawodowego ten czas może być dłuższy. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że taki sprzęt się używa i musimy brać. Pod uwagę takie czynniki jak zapanie się włókiny filtrującej, zniszczenie wynikające z wilgoci, z, ze składania powtórnego założenia. Te elementy powinny wziąć, być brane pod uwagę w przypadku, kiedy chcemy ponownie użyć takiego sprzętu. Taka maseczka jest przeznaczona do ochrony przed cząstkami stałymi, w szczególności przed pyłem. W związku z tym, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniami tego typu, możemy skutecznie stosować sprzęt filtrujący, bo do takiej grupy tego sprzętu należy półmaska filtrująca jednorazowa. Musimy pamiętać, że półmaski chroniące układ oddechowy jako środek ochrony indywidualnej stosujemy jako ostatnie ogniwo w całym łańcuchu zapewnienia bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności staramy się wyeliminować zagrożenie u źródła, następnie poprzez rozwiązania techniczne, Pracodawca powinien zadbać o to, aby to zagrożenie wyeliminować i dopiero wtedy, kiedy nie ma możliwości zapewnienia ochrony, sięgamy po środki ochrony indywidualnej.